Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Bracia Jojko. Jak to się stało, że trafiliście do skoków narciarskich? Rozpoczniemy od starszego Szymona. No, nie wiem, stało się to tak, że jak byłem mały, no to oglądało się Adama Małysza w telewizji. Próbowało się najpierw na sucho gdzieś tam skakać. No i potem tak jakaś prośba do rodziców. No i tak jakoś udało się dostać do klubu do Wisły. No i trenujemy, skaczemy. To było tak, że podglądałeś brata, chciałeś robić to, co on, czy raczej to samo, co tutaj Szymon powiedział, że w telewizji był Adam Małysz i to był taki idol? No, myślę, że to było właśnie ze strony brata. No i pojechaliśmy razem. No tak, nie byłem na początku przekonany, ale spodobało się. Też to trwało, bo zaczynaliśmy, ja miałem 6 lat, jak zaczynałem. To trwało, żeby się rozkręcić, no i w końcu się spodobało i zostaliśmy razem. A rodziców trudno było przekonać, czy oni może mają coś wspólnego ze sportem, z nartami? Nie no, myślę, raczej nie było trudno przekonać. Nie mają. W sumie mama trenowała biegi narciarskie, jak była młoda. Tata też tam miał jakieś drobne epizody z nartami, ale nie było trudno przekonać. Wyszło to tak raczej naturalnie. Chcieliśmy i oni też za tym poszli i po prostu nas tam zapisali do klubu. Nazwisko Jojko polskiemu kibicowi to z bramkarzem może się kojarzyć. Pewnie widzieliście takie nagranie, jak sobie kiedyś pan Jojko wrzucił sam piłkę do bramki, ale to nie rodzina, jak się domyślam, a może jednak inaczej. Nie, to nie rodzina, ale wyczyn bardzo dobry bramkarza. Wyczynem jest też powrót do sportu po kontuzji zawsze. Ty, Szymon, jesteś na świeżo z tym tematem. Tak było w wieku 12 lat, jeżeli dobrze pamiętam, i tak było w minionym roku. Dobry skok w ramzał treningowy zakończony urazem. Jak wygląda ta rehabilitacja? No, za mną właśnie ciężki okres rehabilitacyjny. Wydaje mi się, że zakończony powodzeniem. Czuję się dobrze, nawet mocniej niż przed kontuzją. No, udało mi się wzmocnić właśnie tą nogę operowaną. No i wydaje mi się, że wszystko jest w bardzo dobrym porządku, że tak powiem. Wróciłeś już na skocznię, czy to dopiero jest przed tobą? To dopiero przede mną. Teraz mamy końcem maja pierwszy obóz, pierwsze zgrupowanie właśnie na skoczni i to będą pierwsze skoki po kontuzji. Arek, ty miałeś przyjemność? No właśnie, czy przyjemność? Kiedy ta pandemia się rozpędzała, ty zostałeś zabrany do Lahti na Puchar Kontynentalny. To pewnie duże przeżycie było. Mówię o tym, co działo się ponad rok temu, bo to był twój debiut chyba, jeżeli się nie mylę, na pewno za granicą i do tego to całe szaleństwo, które się rozkręcało na świecie. Wyniki nie były wymarzone, nie mamy czego tutaj ukrywać, natomiast czym był dla ciebie ten wyjazd, jak to wszystko przeżyłeś? No, to było bardzo fajne, pojechaliśmy tam, no to był debiut w Pucharze Kontynentalnym. No jak mówisz, wyniki nie były super. No, fajne doświadczenie to było. Pandemia też zaczynała się, właśnie były pierwsze dezynfekacje, takie już o te szczegóły. No o to było dbanie. Maseczek jeszcze nie musieliśmy nosić. No i to, tak jak mówię, fajne doświadczenie to było wtedy. Szymon, tobie przepadły Mistrzostwa Świata Juniorów te ostatnie przez kontuzję. Gdybyś był w Lahti, też byś pewnie nie wystartował, tak to się wszystko poukładało, natomiast Arek cały czas ma szansę wystąpić w Zakopanem, dobrze mówię, tak rocznikowo to się wszystko zgadza, no i właśnie, czy młody to uniesie? Ja myślę, że jak będzie ciężko pracował, trenował, to jest na jak najlepszej drodze do tego. Czujesz presję, czujesz motywację, czy te mistrzostwa raczej jak każde inne normalne zawody traktujesz? No, może nie presję, ale taką motywację. To jest taki właśnie cel, docelowa impreza na zimę i chcę się bardzo dobrze do niej przygotować, dać siebie wszystko, żeby tam dobre wyniki osiągnąć. Sporo braci jest w skokach narciarskich. Bracia Kot, bracia Prewcowie, bracia Huberowie i tak dalej, bracia Kobayashi. No właśnie, pewnie to jest takie wasze ogólne marzenie, żeby gdzieś też zostać zapamiętanymi najlepiej jako duet w tym Pucharze Świata. No na pewno, no. Jest to też fajne, że możemy razem trenować tą samą dyscyplinę, nie? To wspieramy się też, no czasami jak to między rodzeństwem są jakieś tam drobne nieporozumienia, ale myślę, że raczej to wychodzi dobrze. W tej pracy potrafimy się też wesprzeć i to dodaje też siły nam tylko. To zapytam, kto jest takim sportowym idolem jednego i drugiego? No, ciężko powiedzieć. Nie mam jakoś takiego idola, na którym się wzoruję. No, może ja będę kiedyś idolem. Nie, no może tak nie, ale nie, no chciałbym po prostu, nie mam idola. nie mam. No moim idolem w sumie Adam Małysz, no tak jak mówię, no już od dziecka to taki sentyment nawet troszeczkę, bo po prostu oglądało się to i to jest dla mnie po prostu bardzo wielki sportowiec.